Kochanów, tu mieszka rodzina Gipleya. Pewnej nocy do Gipleya dzwoni policjant i ostrzega o czerwonym księżycu, który ma pojawić się w nocy. Niestety Gipley wraz z rodziną spoglądają na księżyc i stają się jego sługami. Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 11 tysięcy kciuków w górę. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay, słuchajcie, jest godzina trzecia, a jak właśnie gram sobie, słuchajcie, na konsoli tutaj i postanowiłem, że dzisiaj właśnie całą noc sobie będę grał. Naprawdę gra mi się świetnie, ogólnie fajna strzelaneczka, którą postanowiłem wytestować. Teraz właśnie czekam, aż zacznie mi się kolejna runda, dlatego może w ogóle bym poszedł sobie coś zjeść teraz i myślę, że dzisiaj, jako już jest kwarantanna, nie będę nic jadł, w sumie nie będę spał, w sumie będę jadł, bo właśnie idę teraz do lodówki, ale nie będę po prostu spał, także odeśpię sobie to w dzień. Tutaj mam jakieś tościki, także może je trochę podjemy, a jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie zostawcie subika z dzwoneczkiem, ponieważ większość z Was nie subskrybuje kanału, dlatego to jest bardzo ważne, żebyście zostawili już teraz subika z dzwoneczkiem, byli na bieżąco. Tutaj się trochę uderzyłem w głowę. Wpadajcie też do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety, a do każdego zamówienia oczywiście kolekcjonerska karta z autografem i zostawcie kciuka w górę. Dobra, ogólnie myślę, że już runda mi się zaczęła, dlatego lecimy. Ej, chwila, telefon w ogóle do mnie dzwoni. O nie, dobra, idziemy odebrać, ale kto w środku nocy do mnie dzwoni? Halo, halo, słucham. Halo, halo. Witam. Dzień dobry, kto dzwoni? Tutaj z policji dzwonimy. Proszę pana, proszę pod żadnym pozorem nie patrzeć w księżyc. Dobrze. Nie patrzeć. Pan, a co się stało? Czemu pan w środku nocy dzwoni, nie patrzeć w księżyc? Nie, ale nie mamy czasu, nie mamy czasu. Proszę pana, do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Słuchajcie, w sumie tutaj mam złą ustawioną godzinę na telefonie, tym się nie sugerujcie, ale to jest dziwna sprawa, bo w ogóle jest ciemno, a do mnie w ogóle policjant zadzwonił i mówi, że mam się nie patrzeć na księżyc. Może pójdę, słuchajcie, i ostrzegę swoją rodzinę, bo oni w sumie są zagrożeni, także ogólnie postaramy się tutaj wejść po tych naszych ciężkich schodach. Okej, i patrzcie, co oni tam robią. Ej, czy oni się właśnie patrzą na księżyc? Ej, chwila, rodzinka, słuchajcie. Tutaj Gplay, pan policjant zobacz, do mnie dzwonił. Ej, co zobacz, ty masz za oczy? Ej, co wam się stało? Czemu wy macie takie oczy? Co jest? Co patrz, jest Gplayka? O co tu chodzi? Jaki piękny księżyc, zobacz. O nie, słuchaj, policjant mi zabronił się na niego patrzeć. Patrz. O nie, zaraz mi się tutaj coś stanie, Gplayka. Ja nie Gplay, mogę, ale w ogóle jakiś... Chwila, co się ze mną stało? Ej, no nie, no teraz też mam czerwone oczy. Słuchaj, coś dziwnego się stało, ale ja nie mogę w sumie. Wiesz co, fajnie, mam chęć coś ukraść. W sumie fajnie się czuję i mam jakąś energię. Słuchaj, w sumie odżyłem trochę, bo już w ogóle na tej konsoli siedziałem, już prawie zasypiałem, a teraz normalnie mam siły. Czemu wy w ogóle nie śpicie z rodzinką, co? Słuchaj, Gplay, obudziliśmy się, bo księżyc nas wzywał i mówił, słuchaj, wiesz co mówił? Mówił, że mamy ukraść wszystkie normalnie elektroniczne rzeczy i jakoś tak iść na, tak, i mam ochotę iść, wiesz gdzie? Na plac Creepera, tam może jest coś fajnego, ale mam ukraść. Ty, tam mówi, ale w ogóle ukraść, takiego wiesz? Księżyca to ja nie widziałem przez całe swoje życie, taki czerwony. Piękny. Dobra, jest, to idziemy normalnie coś zawinąć, ta, ja nie mogę, wsiadamy do samochodu. No, Gplay, tutaj, do sąsiadów, chodź. Dobra, no to dawaj, mieszka, tak blisko. Najciemniej pod latarnią, nie? To idziemy po prostu tutaj. O, mieczyk, dobra, ty już jesteś przygotowana, Gplayka. To wchodzimy, nawet nie pukamy. Dzień dobry, telewizor bierzemy na starcie, okej. Okay. O, jest też radio, odkurzacz, bierzemy wszystko, co elektryczne, tak? Kazał brać. Tak, wszystko co elektryczne. Gplayeczka, słuchaj, kradniemy, bawimy się. Uhu, jesteśmy źli, jesteśmy złą rodziną Gplayów. I będziemy po prostu czynili zło. Idziemy do góry jeszcze zobaczyć, tak? Co tutaj jest? Co w ogóle tutaj mamy? Ej, tu jest komputer! Jakiś nowy, słuchaj, nowoczesny procesory tu mają, okej? Okay. Ja już mam tyle tej elektroniki, tylko po co w ogóle ta elektronika Gplayka, co? Nie wiem, Gplay, ale... O nie! O nie, uważaj, to jest sąsiad, słuchaj, panie sąsiedzie, ale proszę tutaj nie pyskować. Proszę, my tu przychodzimy... Idziemy w pokojowych nastrojach, chcemy tylko wziąć pana elektronikę. Okej. Okay. Zemdlał, szybko, telewizorek. Dobra, bierzemy jeszcze lampy, słuchaj, lampy i uciekamy. Dawaj, Gplayka. Okej. Okay. Dobra, lampa, druga lampa. I uciekamy, dawaj, zwiewamy, zanim tutaj zadzwoni po policję. Dzieciaki, chodźcie szybko, uciekamy. Lecimy do następnej przystani. Czyli co, ogólnie musimy jechać gdzieś ten na plac Creepera, tak, Gplayka? Tak, na plac Creepera. Słuchaj,
panie, mega, ja się dobrze czuję, słuchaj, z tymi czerwonymi oczami, po prostu jakbym odżyła, rozumiesz? No, do twarzy ci w ogóle, słuchaj, normalnie w tych oczach, okej. Okay. Tak. Także co, lecimy, słuchaj, dalej. Ty, czekaj, tutaj w ogóle jest sklep z elektroniką. Tutaj, tak. Atakują mnie. Dobra, weź ich na siebie, zostawcie. A ja uciekam. O nie, mam cztery serduszka. Zostawcie normalnie. Ja szybko wchodzę. Gplayka, przygotowaliśmy się, masz jakieś TNT czy coś? Tak, mama, słuchaj, tylko musimy ich pokonać pierw, bo oni są bardzo, ale to bardzo groźni. Dawaj, Janek. Ej, Janek w ogóle jest zły i mnie zaatakował, rozumiesz? Gplayka, coś się z nimi stało. W ogóle, Janek, dobra. Uspokój się. Musimy tego ochroniarza. Okej, dobra, szybko, Janek. Chodź. Wysadzamy szybko tutaj wejście. Musimy zabrać tutaj po prostu tę całą elektronikę, jaka jest w tym sklepie. Tu jest pełno komputerów. Także dawaj, odpala jakieś TNT, Gplayka. Masz tutaj? Dobra, dawaj. Odrodzili się, musimy uważać, co tylko z drugiej strony pójdziemy, chodź. Dobra, chodź. Dawaj, wysadzaj szybko. Krzesi, bo ale super, normalnie, Gipie, to jest najlepsze, co, uważaj. Dobra. Teraz będzie wielki wybuch. Ale w ogóle, słuchaj, jak świetnie, w ogóle dzwonił do mnie policjant, słuchaj, i mówił, żebyśmy się nie patrzyli na ten księżyc, ale w sumie fajnie było się spojrzeć, słuchaj. Możemy teraz zabierać wszystko. Oj, wszystko jest nasze. Ale tutaj jest tyle tej elektroniki, słuchaj. Nie wiem, czy w sumie my nie musimy za nic płacić, wszystko mamy za darmo, nie? Tak, za darmo. My jesteśmy, słuchaj, rodzina Gplayka, mamy wszystko za darmo. Dobra, starczy tego Gplayka, gdzieś musimy to iść poskładować. Jedziemy na ten plac Creepera, zobaczyć, bo mówię, że coś tam jest, tak? Bo ja mam taką jeszcze ochotę iść tutaj do tego tutaj domu i ukraść to. Jedź sam, ja potem do ciebie dołączę, dobra? No dobra, to ja już jadę, bo to jest tutaj w sumie niedaleko, także na razie. Okej, słuchajcie, lecimy na plac Creepera, bo Gplayka mówiła, że coś tam ten księżyc jej powiedział o tym placu, dlatego idziemy w ogóle zobaczyć, co tam jest. Ona mówiła, że ma chęć tutaj przyjść, okej. Także sprawdzimy, ej, patrzcie, tam ktoś też jest, kto ma czerwone oczy, to są chyba moi bracia. Ej, patrzcie, my chyba jesteśmy w ogóle jedną wielką rodziną, wszyscy teraz mają tutaj czerwone oczy, tam jest jakiś mikrofon i pełno w ogóle jakiejś elektroniki. Czy wy to widzicie? To tutaj już dokładam oczywiście cegiełkę od siebie i ja nie mogę, ale składowisko, słuchajcie, okej. Dobra, także tutaj postawimy i odkurzacz, i radyjko, i będzie tutaj naprawdę, naprawdę tego sporo. Nie wiem, może to jest jakaś kolekcja, może po prostu teraz jak mamy czerwone oczy, to kolekcjonujemy po prostu takie rzeczy. Także komputery, lampy, w ogóle, wow! Ej, patrzcie dzień na dobry. Tego, skądś go kojarzę w sumie, ale nie wiem. Dzień dobry, witam. Witam was, moi poddani. Poddani? Słuchajcie, jak to tak. Poddani? My jesteśmy, nie jesteśmy żadnymi poddanymi, co pan mówi? Słuchajcie, ja was stworzyłem, słuchajcie. Tak, szefie, tak. Dobra, już wszystko wiem, oczywiście pokłony dla szefa. Tak, pokłony. Mam tutaj pełno elektroniki, tak jak kazałeś tutaj zebrać, okej? Okay. Tak, jesteś zadowolony świetnie. Z naszych łupów? Bardzo, bardzo jestem zadowolony i słuchajcie, jak jesteście moimi poddanymi, to powiem wam, co macie robić i po co tutaj jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy tutaj, aby wskrzesić straszny księżyc, bo ja jestem wyznawcą strasznego księżyca. Wow. I słuchajcie, specjalnie, normalnie dla was zainstalowałem tą oto nadajnik, który emituje właśnie takie światła i zawładnąłem waszymi mózgami i macie tutaj całą elektronikę mi znosić i jak znosicie tą elektronikę, to ja słuchajcie, wskrzeszę dzięki niej właśnie straszny księżyc, słuchajcie. Będzie tu pewnie promieniowanie, tak? Ogromne promieniowanie elektryczne i wskrzesić. Dobra, czyli co, jeszcze więcej elektroniki jeszcze potrzeba? Jeszcze potrzebuję więcej, ale już ile prawie ton jeszcze? Daję. Jeszcze słuchaj, tylko z parę telewizorów, zatem dobra. Sobie ciebie normalnie ogólnie Gplay wyznaczam do tego zadania. Nie myślałem o tym, ale no dobra, oddam swój kontroler w ogóle świetnie, do Xboxa, bo tutaj na potrzeby właśnie tej misji. Okej, to ja tutaj idę, w ogóle, jaki fajny samochodzik, może się tutaj nie przejadę. Ale fajny. Specjalnie po księżycu, to let Gplay normalnie, trzymam za ciebie kciuki, pa. Dobra, pa. Ja nie mogę, widzieliście w ogóle te maszyny? Tam wszyscy byli w ogóle jacyś zahipnotyzowani, tak jak ja. I idziemy teraz, musimy w ogóle właśnie znaleźć jeszcze więcej elektroniki, on mnie powołał. Mam bardzo ważną misję, powołał mnie, żebym właśnie zdobył jak najwięcej tej elektroniki, także pójdziemy może tutaj jeszcze do jakiegoś domu, obrabujemy i przyniesiemy, bo powiedział, że potrzeba jeszcze parę ton, ale ten księżyc jest naprawdę, naprawdę piękny, on błyszczy tutaj na czerwono. Dobra, także tutaj jest w sumie fajny domek. O nie, policja, musimy się tutaj schować, że chowamy się przed policją, mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Okej, niech on tutaj nie podchodzi i wejdziemy tam. Dzień dobry. Ej!
Ej, panie policjancie, oddawaj telefon. O nie, słabo mi jest. O, co się dzieje ze mną? Kręci mi się w głowie. Panie władzo, co się dzieje? Szybko! Panie Gplay, wstawać! Co jest? Co? Szybko, czemu wstawać? Szybko. Co to za okularki tutaj w ogóle? Okulary, szybko okulary, nie patrzeć się w księżyc. Dobra, okulary. Ubieram. Świetnie. Ej, chwila, ja już chyba jestem normalny, tak? Tak. Chwila, ściągnę tutaj okulary, sprawdzę. Tak, już nie mam czerwonych oczu. Szybko. Panie policjancie, co się ze mną działo? Czemu ja byłem taki zły? Panie. Chciałem okradać wszystko. Tak. Chciałem elektronikę kraść. Co się dzieje? Panie Gplay, właśnie chodzi o to, że tutaj w naszym mieście jest wyznawca strasznego księżyca, który, jak pan widzi, wszystkich zamienia po prostu w tych takich ludzi z czerwonymi oczami. Ale właśnie to jest mikstura odmieniająca i pan specjalnie ma gogle teraz. Musimy tego powstrzymać, tego człowieka. Panie władzo, bo tutaj w ogóle oni mają pełno elektroniki ukradzionej. Się? Tak, tutaj jest w ogóle całe pole z elektroniką. Proszę zobaczyć, to jest jakaś dziwna technologia. Oni w sumie... O, dobra, mamy tutaj teraz okulary, to się nie zorientują, że nie mamy czerwonych oczu, co tak, nie? No, tak, tutaj dokładnie. Jest w ogóle główny nadajnik właśnie, satelita, za pomocą którego... I tam jest jeszcze taka wieża, widzi pan? Proszę pana, co to jest za wieża w ogóle? Ta wieża jest celem tego złego człowieka. On chce iść do niej i nadać specjalny sygnał. On tam pójdzie i nada ten sygnał, to wtedy zostanie wskrzeszony ten straszny księżyc i my musimy go pokonać, ale dobra. Na początku, wysadzajmy tą satelitę na razie, dokładnie tak. Także... Pan uważa, pan jest gotowy? Tak, oczywiście, proszę odpalać. Tak, proszę pana, proszę uważać. Dzięki temu, że rozwalimy tą satelitę i potem tego człowieka normalnie powstrzymamy. O, jeszcze musimy więcej dać TNT, jak pan widzi, żeby to normalnie zniszczyć. Ja się podsadzę specjalnie, proszę tak, pana. Tak. A tutaj będziemy musieli tą całą elektronikę zabrać, czy oddać po prostu ludziom? Wysadzić, proszę pana, niech pan uważa teraz. A co tu jest w ogóle? Jakaś maszyna, nie wiem co to jest. Oni tutaj się nie zorientują, mam nadzieję, że ten wyznawca tutaj teraz pomyśli, że jestem dalej z czerwonymi oczami, bo oni cały czas w sumie się gapią na mnie dziwnie. Dobra, odpalaj pan szybko, nie, ja tutaj ich uwagę po prostu wziąłem. Ej, patrzcie, tak, w ogóle tak, tańczę makarenę. Ej, makarena. Dobra, odwróciłem ich uwagę. Teraz tutaj, proszę pana, jeszcze, dobra. Słuchajcie, nie patrzcie się na to, robimy imprezę, patrzcie jak tutaj tańczę. Makarena. Dobra, uciekamy. Świetnie. Panie władzo, uciekamy. Szybko, proszę pana, normalnie szybko, kilka ton elektroniki poszło im, dlatego już myślę, że będzie mu ciężko po prostu, wie pan co. A chwila, oni w ogóle nas nie gonią, na szczęście nas nie gonią, nie zaatakowali nas. Chyba są jacyś proszę pana, zdziwieni bardzo, w szoku, że po prostu to zniszczyliśmy. Tak, albo to ta makarena ich zahipnotyzowała, co? Tak, pan pięknie tańczy tą makarenę, proszę pana, muszę panu przyznać, że aż się sam zahipnotyzowała. Dobra, proszę pana, lecimy. Tutaj, jak pan widzi, jest ten główny nadajnik, on z tego nadajnika chce po prostu... tego księżyca wskrzesić, musimy tam wejść. Dobra, wchodziłam, na nadzieję, że tam jeszcze nikogo nie było. Wow, okay. To ja zrobiłem, uderzyłem piąską i to... Czy to pan policjant? A to jak, proszę pana, bo już myślałem, że mam supermoce. Tak, ja myślałem, tak, że w tych okularach jakieś supermoce mam i potrafię niszczyć lasery normalnie swoją piąstką, ale jednak chyba się pomyliłem. Dobra, czyli co, wchodzimy do góry? Ej, tutaj już tak, coś tu się pali, coś tu jest grane. Ej, on już tutaj się dostał. Nie, tu jest chyba jakiś teleport, jak się stanie na tą płytkę naciskałam, tak? Ej. To chyba nie działa w ogóle. On zniszczył! Dobra, zniszczył, musimy się tam wiedział. Jakoś dostać. Jak się tam dostaniemy? Nie wiem, drabinka? Nie, no chyba za wysoko na drabinkę. Jakiś, nie wiem, helikopter czy coś? Spodek, proszę UFO? Pana. Jejku, tutaj... O, tutaj coś jest! Wow, skąd to tutaj? Dobra, samolot, także wsiadamy i lecimy, panie, ja nie? Ja nie lecę, proszę jak pana, to? Ja się boję. Ale niech pan poczeka, może pan da mi jakąś broń, bo ja... Pan się boi? Czemu? Co, pan jest policjantem? Lek wysokości mam. To ja nie jestem policjantem, mam pana sprawy załatwiać tutaj, to pana proszę jest pana. Robota. Ale pan jest, pan normalnie, pan Gplay, ja wiem, że pan podoła, bo pan jest normalnie najlepszy na całym świecie. Ja panu mówię, dobra, niech pan jeszcze potem... Pomogę. Pan tutaj to... Może pan jeszcze to potem rozwalić, ten nadajnik cały, żeby... Dobra, a zapalniczka jakaś? Tak. Okej, okay, czyli tak, mam tam wejść, pana, odpalić nadajnik, tak? I ewentualnie tak, pokonać i tego pokonać wyznawcę. Pokonać go, bo on ma pewnie przy sobie jakieś rzeczy, proszę pana, które dobra, kontrolują tych ludzi. Da dobra, pan radę, powodzenia! Dam radę, okej, okay, także jestem gotowy. Słuchajcie, odpalamy tutaj samolot i lecimy na samą górę tej właśnie wieży. Mam nadzieję, że mi się tutaj uda wystartować, okej. Okay. I lecimy na samą górę. Dobrze, że w ogóle potrafię bardzo doskonale latać, słuchajcie,
samolotem i tutaj bez problemu sobie wylądujemy. Okej, jesteśmy teraz gotowi, wychodzimy i zobaczymy, co tutaj jest. Ej, chyba go widziałem, chyba go tam widzę, widzicie? Patrzcie, coś tam kombinuje. Ej, w ogóle też ma okulary, chyba żeby się nie patrzeć na ten księżyc. Ej, dziwna sprawa. Idziemy w ogóle, znajdziemy tutaj może jakieś wejście. O, tędy się tutaj dostaniemy, okej. Ja nawet donaty, w sumie zgłodniałem. Ej, słuchajcie, może się nie skapnie. Zjem szybko. Niom, 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 niom. I popiję kawką, okej. Ej, ty, cwaniaku jeden, to koniec, mam cię, rozumiesz? Zostajesz schwytany. I tak naprawdę już mam tutaj okulary, które mnie chronią przed twoim księżycem i nie będę twoim sługą, rozumiesz? Będziesz, jesteś moim sługą, słuchaj, Gplay. Ty w sumie to przecież. O nie! Słuchaj, nie. Tutaj automaciki, widzę, że ty tutaj nawet sobie jedzenie przyszedłeś. Zaraz zlecisz tam na sam dół, rozumiesz? Chodź ja tutaj. Zlecę, ty, widziałeś? Zlecisz. Ptak tam leci, weź się nachyl tam, widziałeś? Zobacz, no zobacz, tam na dole, widzisz? Wow, poleciał, widzieliście? Ja nie mogę, ale go załatwiłem. Normalnie powiedziałem mu, że tam ptak leci i mi uwierzył. Normalnie, ale naiwniak. Teraz będziemy mogli, słuchajcie, to wysadzić tutaj, także pyk. Wysadzimy tutaj parę razy i będziemy musieli się stąd jakoś wydostać. Nie wiem za bardzo jak, czy w ogóle mi się uda, ale ta satelita, ona jest chyba tam na górze. Ale nie wiem w sumie, słuchajcie, pokonaliśmy tego kolesia. O nie, gumy balonowe, w sumie szkoda. Szkoda by było je nie zniszczyć, no ale musimy to wysadzić, żeby nikt tutaj się nie dostał. Po prostu teraz... Nikt nie będzie w stanie nawet tutaj wejść, bo to będzie po prostu zniszczone, ok? Także jeszcze ostatnie tutaj TNT. Czekajcie, muszę zaplanować sobie swoją ucieczkę stąd. Wyskoczę, zrobimy ogromny skok tutaj do wody. O, to będzie hardkorowa misja, słuchajcie, ale myślę, że nam się uda. Rozbiegniemy się tutaj, zrobimy sobie właśnie drogę, gdzie będziemy mogli wziąć rozbieg i wskoczymy tam do wody, ale to będzie piękny lot, dlatego odpalamy tutaj ostatnie TNT. Pyk! I uwaga, niszczymy po prostu ten maszt. Myślę, że teraz nikt nie będzie w stanie tutaj nic zrobić z tym księżycem. I po prostu on za momencik się odmieni, słuchajcie. Także teraz wskakujemy i uwaga, 3, 2, 1, 360 robimy i hopsa, trafiłem do wody. Także pięknie się udało, idziemy teraz, słuchajcie, poszukać naszej rodziny. Bo w ogóle w sumie zapomniałem, słuchajcie, o rodzince, która jest tak naprawdę teraz w zagrożeniu. I patrzcie! W ogóle ten księżyc już jest normalny, może już tak naprawdę nikogo teraz nie zahipnotyzuje i po prostu wszyscy będą normalni. Wygląda bardzo normalnie i jutro wszystko wyjaśnimy na policji, także do domu, idziemy odpoczywać, także na razie, trzymajcie się, pa!